Witam serdecznie. Nazywam się Piotr Wagowski. Przypadło mi takie zadanie Państwu powiedzieć troszeczkę coś na początku, żeby się Państwo mogli zapewnić te gadyki i pobrać troszeczkę i te rozmowy muszę prowadzić skutecznie. Staram się spełnić to zadanie jak najlepiej potrafię, a chyba najfajniej będzie, jeżeli po prostu włożę kij w mrowisko. I to być może mogłoby jakoś tam ustawić całą konferencję. No ale zobaczymy. Temat widzicie Państwo na slajdach. Net neutrality i odpowiedzialność za przesyłane treści. Przypuszczam, że skoro Państwo wszyscy się zajmujecie siecią, to każdy ma swój pogląd na temat tego, jak definiować takie pojęcie jak net neutrality, neutralność sieci. To zagadnienie wywołuje pewnego rodzaju emocje, zwłaszcza w kontekście działań poszczególnych przedsiębiorstw, które postanowiły porozmawiać, znaczy uruchomić dyskusję na temat modeli biznesowych w sieci. Kto komu powinien płacić, za co, czy można tak ustawić relacje, by pośrednicy mogli na przykład pobierać wynagrodzenie zarówno z klientów jednej, jak i z drugiej strony kabla na przykład. Ale to jest tylko jeden z elementów oczywiście. W Stanach Zjednoczonych taka dyskusja również się toczy. W Polsce niektórzy twierdzą, że ta dyskusja jest takim pilotażem przed zmianami ewentualnymi w Unii Europejskiej. I o ile w tej dyskusji każdy może mieć swój własny pogląd, ja tutaj kilka takich przykładowych test na temat net neutrality Państwu pokażę. Wedle niektórych net neutrality to jest taka sytuacja, czy to jest taki postulat, w którym każdy konsument, czy każdy abonent, czy każdy klient, jak byśmy może powiedzieli, ma równy, niedyskryminacyjny dostęp do takich samych usług. Oczywiście można tam dodawać pewnego rodzaju dodatki, także chodzi o takie sytuacje, w których ci konsumenci, czy klienci, czy abonenci, czy inni klienci właśnie, na przykład biznesowi, występują w porównywalnych warunkach. Czyli w porównywalnych warunkach porównywalny dostęp do usług, do zasobów. Chodzi o to, według niektórych, w net neutrality, że sieci nie można degradować, na przykład. W ten sposób, że jeden klient dostaje na przykład szybką autostradę do zasobów, a inny, który płaci mniej, wolniejszy. Każda z osób, która bierze udział w tej dyskusji, niejako może opisywać problem net neutrality swoimi własnymi słowami. Problem polega na tym, że o ile ostatni pakiet telekomunikacyjny, ostatni pakiet dyrektyw Unii Europejskiej pochylał się, znaczy eurodeputowani pochylali się nad problematyką neutralności sieci, otwartości sieci, tak naprawdę do tej neutralności sieci to w tych unijnych przepisach zbyt wiele nie ma. A jeżeli chodzi o polskie przepisy, to rzeczywiście dzisiaj też jesteśmy w trakcie nowelizacji prawa telekomunikacyjnego i dyskusja na temat tego, jak tą neutralność sieci zapewnić i czy ją w ogóle zapewniać, również trwa. To, co wiemy dzisiaj, jeżeli chodzi o neutralność sieci, to jest oświadczenie Komisji Europejskiej, które zostało opublikowane wraz z dyrektywą 2009/140, czyli to jest właśnie wraz z pakietem telekomunikacyjnym. I tam Komisja Europejska, jakby pochylając się nad tym problemem, z którym się zderzyła, twierdzi, że będzie można taką neutralność sieci zapewniać między innymi przez monitorowanie jakości usług, przez odpowiednie informacyjne obowiązki nakładane na przedsiębiorstwa telekomunikacyjne, przez możliwość nakładania dodatkowych obowiązków informacyjnych, na przykład przez regulatorów działających na konkretnych rynkach i tak dalej, i tak dalej. I tego typu elementy rzeczywiście w dyrektywach się znalazły. I nawet jeżeli chodzi, nawet przed tymi dyrektywami, w Polsce już mamy pewnego rodzaju praktykę, która dotyka tego zagadnienia.
Nie tak dawno odbyła się też dyskusja pod auspicjami prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Dla mnie to była bardzo ciekawa dyskusja, między innymi dlatego, że zwłaszcza jeżeli chodzi o przedsiębiorstwa telekomunikacyjne zajmujące się sieciami mobilnymi, one uważam słusznie podpowiadają, że nie możemy zapewnić takiej samej jakości usług dla wszystkich abonentów, którzy się mniej więcej w podobnej sytuacji znajdują. Bo na to na przykład, jeżeli mamy stadion, 100 tysięcy osób jest na stadionie i wszystkie zechcą nagle skorzystać ze swojego smartfona, żeby obejrzeć, co tam jest na Facebooku, no to my przecież jednocześnie nie jesteśmy w stanie im zapewnić takiej samej jakości usługi. W ogóle czasami nie będziemy w stanie im zapewnić usługi. I pokazany jest tam zwykle przykład piwnicy albo Borów Tucholskich. No i te przykłady do mnie przemawiają, tak? Czy że będzie użytkownik w danym miejscu, z danym urządzeniem, w danej sieci i być może nie będzie miał usługi, a z innym urządzeniem, w innym miejscu ten sam użytkownik będzie miał usługi. No i teraz, proszę Państwa, na to się oczywiście nakłada cały problem związany z tym, że tak naprawdę nie wiemy, czym internet jest. No bo oczywiście znów, tak jak z neutralnością sieci, będziecie Państwo pewnie mieli, każdy z Państwa będzie miał swoją własną koncepcję tego, jak zdefiniować internet. Ja wiem, że internet jest ten, który poznałem tam w 90-tych latach. To jest inny internet niż ten internet, który jest dzisiaj. Jeszcze niedawno nie było w ogóle Facebooka, jeszcze niedawno nie było Google'a. A dzisiaj bez tych, chociaż nie są sponsorami chyba, tak? Przepraszam, to w takim razie. Bez tych czy innych usługodawców na przykład ciężko korzystać z sieci. Albo nie można znaleźć jakichś zasobów, albo właściwie... Dzisiaj Państwo będziecie mówić dużo na temat chmury. No przecież o chmurze w tym internecie takim z zielonymi poświatami, terminali z niemiecką klawiaturą, no to właściwie nie można było wtedy w ogóle mówić. Wtedy w ogóle nie było również stron internetowych jako takich. Czym internet jest? Niektórzy mówią, że to jest sieć oparta na protokole TCP/IP, ale nie mówią też, że sieć składa się z warstw. No ale drudzy mówią, że składa się z różnych warstw. Od warstwy fizycznej, przez transportową, do warstwy aplikacji i nawet wyżej jeszcze. Inni mówią, że to jest tylko jeden model, bo jeszcze jest drugi model, przecież który można by było zastosować. A trzeci podpowiadają, ale tych modeli może być więcej. I jeżeli warstwy sieci się weźmie pod uwagę, to trzeba pamiętać, że przy każdej tej warstwie może być tak, że operatorem, czy jakby obsługującym te warstwy podmiotem może być inny przedsiębiorca, inna osoba, niekoniecznie prowadząca działalność gospodarczą, prawda? Niekoniecznie będąca przedsiębiorcą. I jeżeli ona tam jest, to być może ona będzie działa jak pośrednik. A jeżeli jak pośrednik, to ma z jednej strony kogoś, z kim dokonuje interakcji i z drugiej strony kogoś, z kim dokonuje interakcji. Być może też istnieją jakieś przesłanki ekonomiczne ku temu, żeby na przykład chciała pobierać opłaty albo konstruowała inne modele biznesowe niż tylko takie, które zakładają pobieranie pieniędzy od jednego końcowego użytkownika. A więc na każdym poziomie sieci wydaje się, że trzeba by było rozważać ten pierwszy problem, mianowicie czym jest neutralność sieci. Neutralność sieci to nie tylko w tej warstwie łączy danych sieciowej czy transportowej, ale być może też na innych poziomach również trzeba by było mówić o neutralności sieci. Tymczasem w tej dyskusji coraz częściej podnosi się taką alternatywę, pokazuje się taką alternatywę, że z jednej strony jest koncepcja, czy postulat neutralności sieci, z drugiej strony jest postulat network management, czyli takiego zarządzania siecią. Bo mówi się tak, że to jest potrzebne, że przecież operatorzy, przedsiębiorcy telekomunikacyjni muszą w jakiś sposób tą siecią zarządzać. No, przecież jeżeli jeden człowiek w danej chwili, który jest abonentem, załóżmy, albo klientem, ma wykupioną taką albo inną usługę, ale na przykład z niej w tej chwili nie korzysta, a inny ma podobną usługę, ale częściej korzysta, no to przecież można te pakiety między nimi przerzucać, bo to w sensie jest wtedy bardziej racjonalne, tak, żeby taką siecią w ten sposób zarządzać. Można sprzedać sieć o konkretnej przepływności, o której wiemy, że jednocześnie ci klienci, którzy są po drugiej stronie, nie będą chcieli jednocześnie skorzystać z tych pakietów, które dla nich przygotowaliśmy. Być może będą korzystali na zmianę albo w inny sposób będziemy potrafili ich obsłużyć.
Z drugiej strony podnosi się, że ten zarządzanie siecią no jest potrzebne chociażby po to, żeby walczyć ze spamem, żeby przeciwdziałać atakom DDoS czy innego rodzaju incydentom sieciowym, czy właśnie chronić odbiorców, czy konsumentów, czy partnerów przed dystrybucją, czy rozsyłaniem złośliwego oprogramowania załóżmy. Zresztą ostatnio mieliśmy do czynienia z takim festiwalem DDoS-ów. W efekcie kilka stron rządowych padło pod wpływem dużego zainteresowania opinii publicznej. I to jest jakiś tam problem do rozwiązania prawdopodobnie. Przy czym muszę Państwu powiedzieć, że to nie jest taki prosty problem do rozwiązania w warstwie normatywnej. Znaczy tak, żeby podejść do tego tak i żeby wszyscy byli zadowoleni. Mamy pewną praktykę już w tej chwili w Polsce. Mamy, zaczynając od, oczywiście wiem, że Państwo tego w żaden sposób nie przeczytacie, ale pokazuję, to jest fragment wyroku, znaczy uzasadnienia wyroku Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z 2008 roku, który to oceniał decyzję prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Sytuacja była taka, że przedsiębiorca, który prowadzi portal internetowy, dostrzegł w pewnym momencie, że jakby przez łącze, które oferował mu przedsiębiorca telekomunikacyjny, jakby tak słabiej idzie mu oglądanie swoich własnych zasobów niż przez łącza dostarczane przez innych przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Tak w skrócie powiem. No i w pewnym momencie, jak się zaczął zastanawiać nad tym, dlaczego tak się właściwie stało, doszło do ustalenia, doszło do zabezpieczenia elementów konfiguracyjnych, tak może w ten sposób, sieci tego przedsiębiorcy telekomunikacyjnego i okazało się, że w wyniku tam właśnie oględzin, w wyniku badania, okazało się, że na routerach po prostu był przycięty, tak? Ten portal internetowy, czy przedsiębiorca, który nie dość, że prowadzi portal, to jeszcze komunikator ma, dysponuje również jakimiś połączeniami głosowymi, próbuje je rozwijać i tak dalej, i tak dalej. Okazało się, że przez jedno łącze w ramach infrastruktury został przycięty, a przez inne łącze całkiem nieźle śmigał. No, tam mówiono, dlaczego właściwie to się tak działo. Podobno dlatego, że właśnie próbowano wdrożyć nowe modele biznesowe. No w każdym razie zapadła decyzja, tak? W ramach realizacji uprawnień regulacyjnych prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej uznał, że tego typu degradacja ruchu nie jest właściwa. I potem oczywiście sprawa trafiła jeszcze z odwołaniem do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który potwierdził jakby tę tezę. Z drugiej strony, bo mamy, proszę Państwa, na tym rynku więcej niż jednego regulatora, z drugiej strony mamy też Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który w tej samej sprawie, niemal w tym samym stanie faktycznym, tak? Może to ci sami gracze, również wydał decyzję, uznając, że, i tutaj pozwolicie Państwo, że przeczytam, że taka praktyka polegająca na degradacyjnym kierowanie ruchem, tak, degradowanie ruchu IP przez podejmowanie działań skutkujących obniżeniem jakości lub uniemożliwieniem transmisji danych, że to jest praktyka, która ogranicza konkurencję. I prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów jeszcze wyznaczył rynek właściwy, bo tak to jest przy okazji takich decyzji, wyznacza się rynek właściwy. Chodzi o rynek, krajowy rynek świadczenia usług dostępu do użytkowników końcowych internetu przyłączonych do publicznych sieci telekomunikacyjnych. Tak, na tym rynku właśnie było ograniczenie konkurencji. Oczywiście sprawa trafiła też do sądu, więc mamy wyrok z 2011 roku, który całkiem potwierdził ustalenia prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w zakresie jakby tego stanu faktycznego. Tak? Znaczy, zgadza się sąd całkowicie na to, że ustalenia co do degradacji ruchu nastąpiły, że konfiguracja routerów i innych serwerów taka właśnie była. Jedyne co tam poprawił, to, że praktyka została już jakby, znaczy przedsiębiorca, który był adresatem tej decyzji, czy podmiotem tej decyzji,
zaprzestał tej praktyki. W związku z tym sąd zmienił jakby decyzję prezesa UOKiK-u w tym sensie, że już ta praktyka nie istnieje, nie ma miejsca. Ale co do innych ustaleń, zostały one utrzymane jakby w mocy. Krótko mówiąc, mamy dwóch regulatorów i każdy z tych dwóch regulatorów ma już w swojej praktyce pewnego rodzaju działania zmierzające do tego, by oceniać takie kwestie jak degradacja ruchu. A teraz kilka słów na temat tego, co się dzieje w Unii Europejskiej dzisiaj. Bo wiecie Państwo, strasznie jest duży kłopot, znaczy mamy duży kłopot, jeżeli chodzi o prawo autorskie dzisiaj, tak? Jest strasznie dużo piractwa i trzeba coś z tym zrobić. W związku z tym pojawiają się różne pomysły. Na przykład niektórzy twierdzą, że trzeba zmienić prawo tak, żeby w ogóle nie było takiego przestępstwa, prawda? I wtedy nie będziemy mieli problemu generalnie z piractwem. Inni z kolei twierdzą, że być może trzeba lepiej ścigać. Inni jeszcze proponują jakieś umowy międzynarodowe, takie, które mogłyby pozwolić lepiej ścigać przestępców naruszających przepisy dotyczące własności intelektualnej. Ale równocześnie trwa pewnego rodzaju taka niezagłośna, ale konsekwentna aktywność polegająca na tym, by prosić uprzejmie, a jeżeli nie uprzejmie, to przed sądami, kolejnych przedsiębiorców telekomunikacyjnych o to, żeby blokowali ruch do określonych zasobów. I to jest taka historia od 2008 do 2012 roku na przykładach przez British Telecom, który właściwie sam zdecydował, postanowił przyłączyć się do pewnego porozumienia i w ramach tego porozumienia zaczął blokować The Pirate Bay. W 2010 roku Telenor, tak, w Danii, zaczął blokować dostęp do The Pirate Bay. Blokować dostęp swoim abonentom, tak, jako przedsiębiorca telekomunikacyjny, który tam dysponuje pewną pulą abonencką, zaczął im blokować dostęp do The Pirate Bay. Tam się Sąd Najwyższy wręcz wypowiedział, bo tam postępowanie się toczyło przed sądami. Podobnie zresztą było w dwóch kolejnych przypadkach. Elisa w Finlandii, XS4ALL między innymi w Holandii, tam również sądy się wypowiadały i za każdym razem dochodzi do tego, że można blokować taki dostęp. A my mówimy, przed chwilą mówiłem Państwu o neutralności sieci, tak? Tutaj jest neutralność sieci, a tutaj się okazuje, że to jest dostęp, można w świetle normalnie prawa zablokować, czemu nie? No to ktoś od razu powie, to może to jest cenzura, tak? No ale jak cenzura, skoro jeżeli ktoś postanowi kopać drugiego, no ten drugi powie, że no, przestań mnie kopać, tak, poprosi policję, żeby, no to co, to jest ograniczenie wolności tego, który kopie, tak, wobec tego, który jest kopany. No chodzi o to, że są pewnie takie działania, które doprowadzają do tego, by prawo, jakiekolwiek ono jest, lepsze czy gorsze, ale było respektowane. Tutaj tylko Państwu pokazuję, że ten przedsiębiorca telekomunikacyjny, to on się trochę jednak bronił przed tym, żeby wprowadzić ten system filtrowania, takiego blokowania dostępu do Pirate Bay. Mamy tutaj szereg takich historii, które właśnie, on najpierw wydał oświadczenie, że nie będzie blokował, potem trafiła sprawa do sądu, potem drugi raz trafiła sprawa do sądu. W pewnym momencie aż przegrał, Sąd Najwyższy się w tej sprawie wypowiedział, no i tutaj już nic nie można było zrobić. Jednocześnie Państwo na pewno słyszeli o tym, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał szereg rozstrzygnięć, które są dla z perspektywy tego tematu interesujące. Z jednej strony na pewno trzeba pamiętać o tym, że przepisy Unii Europejskiej pozwalają na doprowadzenie do sytuacji, w której zostanie wydany przez sąd nakaz określonego działania zmierzający do ochrony praw innych ludzi. I są tu różne podstawy prawne. Z perspektywy prawa autorskiego akurat podnosi się artykuł 8 ust. 3 dyrektywy harmonizującej prawa autorskie, prawa pokrewne. Mamy artykuł 11 IP Enforcement Directive, czyli dyrektywy, która ma wdrażać zasady egzekwowania prawa własności intelektualnej w sferze cywilnej. No ale już też artykuł 12 dyrektywy o handlu elektronicznym odpowiada, że można tego typu rzeczy robić. I na gruncie jednego z tych przepisów Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, że jeżeli sąd wydaje taki nakaz, to ten nakaz, proszę Państwa, nie tylko, znaczy nakaz na przykład pewnego działania, blokowania pewnych treści, tak,
On może nie tylko zmierzać do tego, żeby wyblokować jakąś konkretną treść, która się już tam gdzieś próbuje propagować, tak? Ale ten nakaz może też zmierzać do tego, by prawa były respektowane w przyszłości, tak? Zapobieżenie nowym naruszeniom tego rodzaju, o które chodzi w tym wniosku. I taka sprawa, akurat tu, w tym konkretnym przypadku, chodzi o sprawę związaną z firmą hostującą, znaczy z host providerem, nie z przedsiębiorcą telekomunikacyjnym, ale jest to istotny element tej dyskusji. Z drugiej strony mamy dwie takie ciekawe sprawy, które też niedawno się ukazały, że tak powiem, wyroki. Mianowicie sąd stwierdził, że ten pakiet, ten szereg dyrektyw unijnych stoi w sprzeczności, czyli na przeszkodzie, tak, skierowanemu przez Sąd Krajowy do podmiotów świadczących usługi hostingowe nakazowi wprowadzenia systemu filtrowania. I teraz ten system filtrowany jest opisany następującymi tutaj elementami. Informacja przechowanych na serwerach przez użytkowników tych usług, to jest jeden element, mającego zastosowanie bez rozróżnienia w stosunku do wszystkich tych użytkowników w celach zapobiegawczych, na swój własny koszt oraz bez ograniczenia w czasie. I to się nazywa brak obowiązku ogólnego nadzoru, brak obowiązku ogólnego filtrowania. Z drugiej strony mamy drugą sprawę, bardzo ciekawą, bardzo ważną, która już, proszę Państwa, dotyczy przedsiębiorstw, również dotyczy przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. Tutaj też sąd powiedział, że zarówno ten pakiet dyrektyw, jak i przepisy, które dotyczą ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej, one stoją na przeszkodzie skierowanemu do dostawcy dostępu do internetu nakazowi wdrożenia systemu filtrowania, który jest opisany również kolejnymi elementami. Czyli systemu filtrowania, który by dotyczył wszystkich połączeń elektronicznych przekazywanych za pośrednictwem jego usług, w szczególności przy zastosowaniu programów peer-to-peer. Takiego systemu, który miałby zastosowanie bez rozróżnienia w stosunku do wszystkich jego klientów, takiego, który byłby zastosowany w celu zapobiegawczym, który byłby na wyłączny koszt dostawcy i bez ograniczenia w czasie. I tutaj też mowa o tym, że to jest brak ogólnego obowiązku stosowania tego typu nadzoru czy filtrowania. Ale proszę Państwa, mamy sytuację, w której przecież jeżeli przepisy Unii Europejskiej mówią, że jest brak obowiązku ogólnego filtrowania, czy brak obowiązku ogólnego nadzoru, to wcale to nie stoi na przeszkodzie, żeby wprowadzić obowiązek szczególny. I to jest największy problem. Drugim problemem jest interpretacja tych przepisów. One nie są wcale proste. Tutaj jest cytat, akurat być może mniej Państwa dotyczy ta historia, bo ona dotyczy tego świata w innej warstwie, tak? Tam jest ten hosting. Tam pan minister spraw zagranicznych był uprzejmy wypowiadać następujące tutaj cytowane zdanie. Tak? Dąży do ustanowienia precedensu prawnego, mianowicie, że fora internetowe rządzą się nie ustawą o hostingu o użyciu serwerów, tylko rządzą się prawem prasowym, w związku z tym wydawcy są odpowiedzialni za treści, które rozpowszechniają. No tak, i teraz oczywiście wszyscy możemy starać się o to, albo życzyć sobie nawzajem tego, by minister spraw zagranicznych na przykład wiedział, że Polska jest zobowiązana pewnymi przepisami Unii Europejskiej, także są te dyrektywy, co Państwo zacząłem pokazywać. I tak naprawdę niektóre ustawy to u nas wynikają właśnie z tego, żeśmy musieli wdrożyć te dyrektywy. I właśnie tak jest, że ten przedsiębiorca, który jest hostem, czy przedsiębiorca telekomunikacyjny, korzysta z pewnych przepisów, które są na poziomie unijnym wprowadzone. Nie ma u nas prawa precedensowego, także jeżeli nawet panu ministrowi by się udało przekonać jeden czy drugi sąd do jakiegoś rozumienia takiego, jak on proponuje, to jeszcze nie oznacza, że to będzie nową praktyką, nową świecką tradycją, że uzyskanie takiego precedensu. No i oczywiście też powinniśmy wierzyć głęboko, że pan minister się przejęzyczył, no bo przecież nie ma czegoś takiego jak ustawa o hostingu, tak, czy ustawa o użyciu serwerów. Chodzi o ustawę o świadczeniu usług drogą elektroniczną. No i jeżeli to będziemy przyjmowali, no to możemy przejść dalej. Mianowicie istnieje rzeczywiście taka ustawa i prawdopodobnie, jeżeli jesteście Państwo przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w jakikolwiek sposób, to ona Was dotyczy. Tak? No bo ona mówi tak, ta ustawa, że
że generalnie się jej nie stosuje do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych, tak? Ale z wyłączeniem artykułu od 12 do 15. Czyli artykuły 12 i 15, znaczy 12, 13, 14, 15, te artykuły jak najbardziej mają zastosowanie do przedsiębiorstw telekomunikacyjnych. No a one się znajdują właśnie w takim rozdziale, który nosi tytuł wyłączenie odpowiedzialności usługodawcy z tytułu świadczenia usług drogą elektroniczną. Czyli te przepisy, które mówią o wyłączeniach, dotyczą przedsiębiorców telekomunikacyjnych. Tak? Co mamy w tej dwunastce? To jest ważne, więc przepraszam serdecznie, że razem z Państwem będę chciał to przeczytać. Usługodawca, który świadczy usługi drogą elektroniczną obejmujące transmisję w sieci telekomunikacyjnej danych przekazywanych przez odbiorcę usługi lub zapewnienie dostępu do sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne, nie ponosi odpowiedzialności za treści tych danych, jeśli nie, to ponosi, tak? Rozumiecie Państwo? Jeśli nie jest inicjatorem przekazu danych, nie wybiera odbiorcy przekazu danych, nie wybiera oraz nie modyfikuje informacji zawartych w przekazie. Czyli jeżeli jest inicjatorem przekazu danych, to ponosi odpowiedzialność za treści, tak? Za to, co się tam przesyła. Jeżeli wybiera odbiorcę przekazu, to ponosi odpowiedzialność, tak? Znaczy to może ponosić odpowiedzialność, bo wcale przecież te dane nie muszą być jakoś sprzeczne z prawem, tak? I jeżeli wybiera albo modyfikuje informacje zawarte w przekazie, no to znaczy, że może ponosić odpowiedzialność. Tak? Mamy tutaj jasność? No właśnie. Skąd to się wzięło? No wzięło się stąd, że mamy dyrektywę unijną tam o handlu elektronicznym, ona też ma ten artykuł 12, to jest prawie taki samo brzmienie, tylko jeszcze jest dopowiedziane, tam jest ustęp trzeci, tak, niniejszy artykuł, akurat w dyrektywie unijnej, niniejszy artykuł nie ma wpływu na możliwość wymagania od usługodawcy przez sąd lub organ administracyjny zgodnie z systemem prawnym państw członkowskich, żeby przerwał on naruszenia prawa lub im zapobiegał. To jest taka wskazówka, która mówi tak, że jeżeli Państwo przesyłacie w swoich tam sieciach coś, to sąd może Wam powiedzieć, że macie zaprzestać, tak? Albo organ administracyjny może powiedzieć, że macie zaprzestać. To jasne, tak? No właśnie. No to jeszcze trzeba pamiętać, że tam jest, tam dyrektywy się czyta razem z preambułami, tak? Tych dyrektyw, z tymi postanowieniami. No i te postanowienia również są istotne. Zachęcam Państwa do sięgnięcia. Bo tam jest powiedziane, że właściwie to należy tak robić. Co prawda są tu przepisy, które będą wyłączały taką odpowiedzialność, ale tam właściwie to chodzi o to, żebyśmy przeciwdziałali naruszeniom wszelkiego rodzaju prawa, że może być też tak, że Państwo będziecie na przykład świadomie współpracować z kimś, kto jest naruszycielem prawa i wtedy nie możecie korzystać z wyłączeń, tak? No właśnie, jest też potwierdzenie tego, że można stosować pewnego rodzaju zakazy. Skąd to się w ogóle wszystko bierze? No, mamy taką sytuację, że Unia Europejska podąża troszeczkę za liderem. Tak? Liderem tutaj są Stany Zjednoczone. Tam wprowadzono w 1998 roku Digital Millennium Copyright Act, między innymi, i tam wprowadzono również przepisy, które w sumie są tego typu jakby pierwowzorem. Tych właśnie przepisów, które się pojawiły później w Unii Europejskiej, jak w dyrektywie o handlu elektronicznym, a potem w naszej ustawie o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Tam też jest, tylko że akurat tam się to nie nazywa Merkendit, czyli zwykły przesył, tam to się nazywa inaczej, Transitory Digital Network Communications i dokładnie są takie same warunki wyłączeń. No albo nie takie same, ale bardzo podobne, tak? Nie wybiera adres odbiorcy, nie modyfikuje przesyłu danych i tak dalej, i tak dalej. No właśnie. Jak powiedziałem, nie ma możliwości wprowadzenia ogólnego obowiązku nadzoru i filtrowania. Potwierdził to Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tam szeregu spraw. Ale sąd lub organ mogą wprowadzić szczególny obowiązek nadzoru, tak? A w związku z tym, jeśli sam przedsiębiorca, na przykład telekomunikacyjny, zaczyna wybierać sygnał, popatrzmy jeszcze raz, co do tego artykułu 12, tak? Jeżeli sam przedsiębiorca zaczyna w jakikolwiek sposób inicjować przekaz, jeżeli wybiera odbiorcę, na przykład puszczę ruch tędy i tędy i tędy, prawda? Wybiera odbiorcę przekazu albo poszczególne etapy tego przekazu, prawda? Wybiera drogę, w jaki sposób to będzie szło. Albo wybiera
albo modyfikuje informacje zawarte w przekazie. Znaczy, jeżeli te pakiety składają się z takich kopert, on na przykład nakłada na te koperty następne koperty po to, żeby w ten sposób zmodyfikować sposób komunikacji, albo na przykład wyblokowywuje, tak, pewnego rodzaju informacje, czyli co, też modyfikuje przekaz, jak twierdzę, ale tylko tak spekulując, bo być może Państwo będziecie za chwilę skłonni twierdzić, że nie. Bo teza jest taka, proszę Państwa, że jeżeli, że tak mi się wydaje, że z tego wszystkiego, co usłyszałem do tej pory w tych dyskusjach, no to sądzę, że nie istnieje nic takiego jak neutralność sieci. To jest pierwsza rzecz. Chociażbyśmy bardzo silnie postulowali tego typu koncepcję, tak? Że należałoby tak zrobić, żeby wszyscy mieli równy dostęp, żeby to była taka autostrada, żeby nikt nam nie mówił, że nasz samochodzik, żeby na tej autostradzie wszyscy mieli takie same zasady gry. Ale ponieważ wydaje mi się też, że rzeczywiście wszyscy, którzy zajmują się sieciami, to jednak dokonują jakiegoś zarządzania tymi sieciami. W związku z tym teraz intensywnie zastanawiam się nad tym, czy istnieje coś takiego jak zwykły przesył. Czy w ogóle jest możliwy zwykły przesył, kiedy się zestawia sieci? Czy istnieje coś takiego jak merkendurium? Bo jeżeli nie istnieje, to te przepisy, które wyłączają odpowiedzialność za przesyłane treści, jakby nie mają, nie ma takiego desygnatu, znaczy nie ma takiej sytuacji, kiedy one mogłyby zaistnieć. A to znaczy, że Państwo moglibyście być wszyscy odpowiedzialni za treści, które przesyłane są w Waszych kablach, w Waszym powietrzu, Waszym radiem i tak dalej. Czyli jeżeli ktoś ściąga piosenkę albo mówi, że nazizm jest fajny, albo mówi, że, bo to przecież nie musi być tylko prawo autorskie. Prawo autorskie akurat jest dobrze reprezentowane dzisiaj i tam skutecznie koleżanki i koledzy zajmujący się ochroną prawa autorskiego, oni skutecznie potrafią te sądy przekonywać, że może trzeba by było zablokować ten Pirate Bay, tak? Ale może inni będą też skuteczni i doprowadzą jeden czy drugi, doprowadzą do tego, że to nie jest w porządku, żeby tam te treści nazistowskie albo z udziałem dzieci, tak, wykorzystywanych, żeby one sobie tak w Waszych sieciach chodziły. Więc jeżeli jest tak, to jest ten kij w mrowisko, który chciałbym włożyć, że nie istnieje nic takiego jak neutralność sieci i nie istnieje nic takiego jak zwykły przesył, to może właśnie nie istnieje również taka sytuacja, w której przepisy wyłączające odpowiedzialność będą miały jakiekolwiek zastosowanie. I w ten sposób chciałem Państwu podziękować za uwagę.